PKP PLK w ciągu kilku tygodni ogłosi przetarg na remont peronów Jeleniogórskiego Dworca, a ten jest potrzebny, bo żaden poważniejszy nie był wykonywany od 70 lat. Mamy przygotowane już materiały przetargowe, mamy już zebranych nawet zainteresowanych wykonaniem prac na tym obiekcie. Będą zmienione perony, będzie zmienione przejście podziemne, będzie nowy system informacji, nowy system nagłośnienia. Podróżni otrzymają zupełnie inny oczekiwany komfort obsługi. Staramy się również zachować te elementy, które są w jakiś sposób wpisane w tę stację. Jeżeli są jakieś uwagi od strony użytkowników, od strony naszych pasażerów, to również możemy je uwzględnić. Można je kierować bezpośrednio do Zakładu Linii Kolejowych, można je kierować, jeżeli są to uwagi natury bardziej medialnej, bardziej wizerunkowej, także na adres rzecznika prasowego spółki. Podróżni niebawem pozbędą się więc wrażenia podróżowania w nieco odległą przeszłość, kiedy wysiadają na Jeleniogórskim Dworcu. Jednak niektóre dość leciwe elementy jego wyposażenia zostaną. Tak najprawdopodobniej będzie w przypadku bardzo starej budki telefonicznej, nieodłącznie kojarzącej się z dworcem. Modernizujemy te elementy, które są na dworcu. Są takie, które czasem muszą zniknąć ze względu na to, że pojawiają się nowoczesne urządzenia, ale są też takie elementy, które mogą pozostać, nie kolidując z nowymi. Także każda lokalizacja ma swój projekt indywidualny i oczywiście dostosowana jest do miejsca, w którym się znajduje. Zależy nam na tym, żeby przy tej nowoczesnym charakterze zachować to, co jest tożsamością miejsca.